to jak klika, nie? Rozpoczyna się atak. Zdobądź cel. Widzi. Widzi gościa, kurde. Znowu jest u nas. Kapeluszem i lupą. Czy tam kurde właśnie w jakimś. Inspektor takim... Gadget. O kurde. Jakieś działka są po drodze, uważajcie. Ja mam, że Hanzo jest w tym w okienku i działka niestety, na które wpadłem. Szkoda, że się nie da się anulować tego teleportowania Reaperem. No strasznie długo się teleportuje. No ktoś punkt robi bardzo dobrze. No what? No na co ty żeś liczył? Okej. No dobra, odbiorę im duszę. No. Ah fuck. Się nie można bawić niestety. Ten Hanzo jest insane. Nawet nie strzela, trzeba mu przyznać. Walczę do końca. Wróg ma teleporter. Masz, frajerze. Mają jeszcze wdowę. Potrzebujemy wdowy jakiejś dobrej, żeby... Mamy jakiegoś snajpera? A, to my we dwóch gramy. Link za mną nie strzela w tę, trzeba, ktoś musi walić w tą, przecież się nie przebijemy. Jak ktoś może, gdzie mają teleporter, czy nie? No nie, to ty jesteś czym? Czym ty grasz? Właśnie, Reaperem, właśnie szukam dla tego pyta. Ktoś wie. Kurde. No nie, no bez kitu, no. Ktoś musimy stać i łupać w tą tarczę, żeby ją rozbić, a to się nie da tak. Ja musiał zagrać bastionem, bo to się nie da z tymi ludźmi grać w ten sposób. Jest jakby generalna zasada jest rozpieprzyć tą tarczę i wtedy strzelać, albo mieć chociaż kurde jakiegoś snajpera, który będzie tych wrogich. Oni mają dwóch snajperów? Nie, wszyscy się wrócili. Snajper! Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. To zniszczy się teleporter i będzie, chociaż już nie wiem, czy nie jest wykorzystany. Bohaterowie żyją wiecznie. Dwóch zabitych. Tu lekarz dyżurny. Nie! Dzisiaj wyszedł Mirror's Edge, ten katalizm? No tak, to miał wychodzić. Dobra, coś nie wychodzi tym Reaperem. Ewidentnie. Mają teleporter, musimy go znaleźć. No, mają teleporter. Dobra, mam ulta. Fajnie by było go wykorzystać jakoś. Dobra, zrobiliśmy to. O. Już muszę grać ofensywnym bastionem, żeby coś zrobić, bo ludzie to tak, wiesz... Ani snajpera. Mamy dwie smugi, wiesz? Ja nie wiem, jak oni chcieli tu wejść. Kurde. Wiedziałem, że mnie zabije. Chyba jeszcze wizję ma. Jezus Maria. Tak nie jestem jakoś... Znaczy dobrze mi się gra tym bastionem, ale tak... On jest strasznie taki niemobilny. Ja lubię jednak poskakać trochę. No dobrze. Wiedziałem, że ten strzel. Ilk tropi ofiarę! O, nie. Zdobyty! Możecie do mnie dołączyć! Kurde, dał mi młotem po głowie, naprawdę. Co, goście, nie wiem, jak oni grają tymi makry. Snajper! Przejmuję cel! Do mnie! Zabiję dwóch tylko. Smutek.
Powtórka z rozrywki. Czemu on mówi, że jestem przeklęty? No kurde, ja pierdzielę, tank. Ale było dobrze. Wiesz, no, rozłożyłem się na nim, a on się odsunął i ten odsłonił mnie w dole. Już mieliśmy to, no, kurde. Mają, ale nie widział mnie w sumie, więc... Torbjorna i wdowę, będzie ciężko. Spoko. Trudno mieć pretensje do takiego tanka. Ale jak to miło zrzucić na kogoś winę, zawsze to jest. Po prawej, po lewej. Dekord. Dobra, padła. Wroga wieżyczka z przodu, uważajcie. Koncentruję się na celu. Wieżyczka wroga zniszczona. Nice. O, wojącko. Porobioni. Ej, a może ten? Może jest, kurde, gdzieś tutaj Izak. W tym spiku. Może jest. Najlepsze zagranie meczu. To ten drogi Reinhardt ładnie zagrał gdzieś tam chyba parę razy. Czy nie mogliśmy się przebić w ogóle przez jakiś czas? Chyba Izaka. Szpejku jest chyba na innym. Napisać do niego, czekaj. Ty patrz, Ułecz. Tylko oni są na tym. No. Nie wiem, bo wiesz co, bo oni nas tłukli, a potem my żeśmy po prostu weszli jeden i dwa, nie? Żeśmy nawet nie zdążyli chyba nabić punktów. Chyba opatentuję tego, kurde, agresywnego Bastiana, bo naprawdę. Mam 10 likwidacji, kurde, mam złoto. Wiesz, no bo jakiś szczur na przykład, bo ty jesteś skąd, jak się nazywa ta miejscowość? Radzionków. No, szczur z Radzionkowa, wiesz, wykrył metodę przechodzenia do domów przez kibel i musiał jakoś przekazać tym z Wrocławia szczurom, nie? Kurde, to są cwaniaki niesamowite. No, no pewnie mają jakąś tam, wiesz, technologię, o której my nie rozumiemy, nie rozumiemy szczurów. Znaczy szczury, no. Ale z tego względu to szczury nie są jakieś tam super głupie stworzenia, one tam nie. Chociaż większość szczurłopów uważa, mówi, gdzieś tam jakiś taki wywiad. Teraz jest akcja, to nie można mówić. Tak, tak. Jakiś wywiad ze szczurołapem czytałem kiedyś dawno, dawno temu i on mówił, że szczury to wyjątkowo głupie stworzenia, że łatwo je... Ale tak się zna przyzwyczajenia zwierzęcia, no to może łatwo je zaklejstrować, no nie wiem. O, jak ładnie, ktoś zepchnął tego. Ja nic nie trafiłem mimo wszystko. Wszystko żyją wiecznie. Mimo to wszyscy zginęli, chociaż nikogo jest nie trafiłem. Jest wszystko dobrze. Ta diva tam... Diva była dobra. Może ma już szczurzego króla, mi widzowie, ty może tak jest, jakiś dowodzi nimi. Może. Twierdzy, w grze twierdza był taki gościu, szczur chyba się mówiło na niego. Nie wiem. On tam mówił kiep! No. Kultaj! Nie, to nie ten, to i wieprz szczur. Jeszcze był, nie? Jeden taki. Był szczur, wąż, wieprz i wilk. To pamiętam, moja ulubiona strategia. Trzeba było się nie prosić. Szczur, wąż, wieprz i wilk, tak? Tak, tak, oni właśnie byli zawsze ze zwierzętami. I to było tak, że ten wieprz to był... Ładunek osiągnął. Strasznie, straszny obżarciuch był i był właśnie taki bardzo chciwy. Tur chyba miał wojska takie, które były... No, ale on gdzieś tam uciekał chyba z zamku, nie? No, to takie było. Puszczliwy jak szczur i to tam nadali mu taką osobowość. Nie ma. Co go właśnie łańcuchem przyciągnąć, to już nie żyje. Jak wy to robicie? A nie da się ciała przyciągnąć w sumie, nie? No nie. Bo już wtedy nie łapię tego tekstura. Dzięki za kulę. Niech mnie kule leczą. Smok widzi wszystko. Na podwyższeniu jest Warrior. Popycham wózek samodzielnie. Czy żołnierz? Reinhardt? No, panie nie pomogę, bo akurat jest... Nie, spokojnie, ja jestem szczęśliwy w tej roli.
tej Zarii, to tak nie da się łatwo. No, został jej ułamek życia. Na plecach mamy Sundgera. Łuk sam nie zabija. Ładnie tam. No plecy, plecy, soldier! Ja muszę się wycofać. Podobno są mi w ręce, bo nie wiem jak ona fajna jest. Widziałem, że odpalił... Fara odpaliła ulta, więc też odpaliłem swojego, żeśmy rozbili Reinhardtowi tarczę. Wszystko poleciało po prostu. Superanckość. To jest taka przypadkowa koordynacja bezkomunikacyjna. Tyły. A, ja niepotrzebnie to rozszczepienie, jak ma tarczę Reinhardt. Widzę was. Pajcie się. Małpa mnie zablokowała. Grają na dwóch soldierów, jak będzie go z powrotem biera. Czesiła wariatka. What the heck? O Jezus Maria, ale dałem ciała. Winston przede mną był i trzy strzały, żadnego nie trafiłem. Nawet go nie... Nie dziwi, że ten K7 nie ciśnie. Przecież jak grają na dwóch soldierów, to to jest... To może się uczy, znaczy... Nie wiem. Nie znam, nie wiem. Powtórka z rozrywki. Kąt badania równa się kątowi. Smoko, ja zdolność jeszcze się ładuje. No niestety. Co się stało? O. Bo Reinhardt tutaj wbił. Nawet nie wiedziałem, że mają jeszcze Reinharda. Chyba, że oni zmienili. Bo oni grają na dwóch soldierów, Reinharda, Łaska i Smoga. No. Są ten. Są jest super. Ja ich trochę tak spróbuję. Brakuje mi w Overwatchu takiego polskiego akcentu. Taki na przykład super bohater Janusz. Dobra, na tym skończymy. Widzę was. Oni tam bastiona mają rozstawionego? Nie. Ta tarcza już od Reinharda nie działa. O kurde. Chyba mieli ten. Podniosła ich łaska. Teraz trzeba przypilnować, żeby się nie ten, żeby się nie... Nie rozłożyli tam, trzeba ich tam beamować po jednym. Łaskę trzeba zdjąć. Zasięg... Zasięg tego Reinhardowego młota jest taki... Nie no, problem w tym, że łaska nie ginie pierwsza. Jakby ona ginęła pierwsza, oni nic nie mogą zrobić, bo... No, znaczy, no mają niby chwilę. Co ta wariatka tutaj robi? Biła się chyba. Tyłem będzie chciała zajść? Nie, nie mogę jej. Kurde Goniu, nie wiem co my tutaj. Super zdolność gotowa. Nie no, tata no. Łaskę trzeba mówić. Ma pod priority. Źle smoka puściłem, ale okej. Okay. No, dobra, łaska padła. Puszujcie zaraz. No niestety, przykleiła mi, kurczę, nie da się tej miny ściągnąć od łaski, od tego, od smugi. Brzydka. Widzę was. Bohaterowie żyją wiecznie. No, trochę tam się działo w tej chwili. No dwa soldier ulti odpalili, ale już ultów nie mają, teraz zbijamy. No oni są jacyś Mr. Zao, Mr. Metal, Mr. K.O. No, okropnie. Ty, jak idą do nas do przodu? A spadać. Łaskę, łaskę, szukajcie łaski. Wiesz co, no musimy się przebić przez te tarcze, ja jeszcze mam daleko do ulta, więc... Dobra, mamy chyba. Małpa z prawej, od tyłu.
No niech sobie będzie. Dobra, leży. Dobrze, dopchane. Dopchane, no dokończone. To było, kurde, wycieńczające. Rok. A nie, to jest Molforo. Mol ja, te fajne depozy zwycięskie są po prostu genialne na tankach. Mhm. Nie dość, to akcja na początku ładnie. Meczu to była tak, dobre. Tak. Już ulti wbiła. A nie, to był ulti. Bohaterowie żyją. Bez ulti. Rok. A 30% bezpośrednio. Kurde, Rok kampił na celu, patrz. No, kampiłem też. Prawie jakby tam był krzak, nie? A te twoje opowieści battlefieldowe, to było coś. No. Siedzisz w krzakach, to masz przynajmniej okazję, wiesz, pogadać różne rzeczy. Ale w Battlefieldzie snajper akurat był fajny. Taki faktycznie, naprawdę. Mamy Wierbiorna w ataku i to jest... Nie jest to najlepszy pomysł nigdy. Ale to wszystko zależy od przeciwników. Jeżeli przeciwnicy są słabi, to ten Wierbiorn sobie da radę, ale założę się, że w tych wyższych... Na wyższych rankingach to raczej nikt tego nie będzie robił, bo to bardzo łatwo jest zniszczyć tą wieżyczkę i potem ten sam Tjörbjorn. Mimo, że zadaje niezłe obrażenie to jego urządzenie do strzelania, no to właśnie nie przydaje tak bardzo. On jest łatwy do trafienia, grubiutki taki i tam nie powinien być raczej na pierwszej linii. No i oczywiście to wszystko mogłoby zadziałać, gdyby Reinhardt był z przodu, no. A ja sobie pogram z Zeniatą, bo Zeniata jest fajny, to jest dobry healer, ale... Znaczy, dosyć trudny healer, jeśli mam być szczery, bo... Ale jego zaletą jest to, że zadaje obrażenia i takie naprawdę solidne. Ludzie lubią do niego strzelać. Bo jest łatwy do zabicia. 150 życia. To jest jakby dla mnie... strasznie nieprzyjemna zagadka, dlaczego on ma 150 życia. Twojej duszy kryje się niepokój. Moje systemy są na powrót sprawy. Też Chavilo, nie wolno się zatrzymywać nawet na chwilę. Snajper! Nie dajcie się dorwać! Bo to się źle oczywiście skończy. Wieżyczka wroga przed nami! Zajrzyj w źrenicę. Super zdolność, gotów uczucie. Pchnijmy to troszeczkę. Jakoś. Teraz nie pozwolę ją postawić i będzie git. Fara lata z moją kulką i bardzo dobrze. Także musi być w obszarze mojego leczenia. Cały czas. Szlak trafił do... Sanitariusz do mnie. Tam wydawało mi się, że do was strzelała gdzieś. Ujawniła się twoja strzelając wokół ładunku. Ruszamy z nim. Ktoś tu komuś tyłek uratował, co? Nie tak, nie tak. Ja trochę mu nad głową strzelałem. Widzę was. Ja już teraz było tylko albo go zabić, albo zginąć samemu. Nie bardzo mogłem. Jeszcze jakby strzelanie się z żołnierzem, zwłaszcza na ulcie, to słaby pomysł. Ale Zenyatta ma na tyle duży damage, że jakby te heady Z2, Z3 załadował, to by go położył tam, więc... jakby szansa była. Otwórz swój Tjörbjorn, no jak mu się uda rozłożyć... Będzie mieli problem, ale... Ta symetra źle będzie mnie wspominać, to na pewno. Gotów do przejścia w stan transcendencji. Moja ścieżka zbiegła się ze szlakiem ładunku. Dobra. To mamy. Wizjer taktyczny aktywowany. Przewidzieć lot tej cholery. To
To nie jest prosta sprawa, ona mnie kurde dwoma rakietami załatwi. Jak to bezpośrednie trafienie, to jest 120 życia, nie? Więc... jedno bezpośrednie, jedno gdzieś obok i jestem pozamiatany. No nie jestem przekonany do tego tier Bjorna. Szkoda, jakby... ja rozumiem to, że nie są pokazywane statystyki sojuszników, bo to ludzie potem się... potem rage'ują, że twoja wina, przegraliśmy przez ciebie i tak dalej. A potem w zasadzie MMR i tak to wszystko weryfikuje. Ludzie, którzy grają słabiej, są na niższych rankedach i tyle. Tylko problem polega na tym, że człowiek przynajmniej sam by wiedział tak dla własnej potrzeby, jakie klasy się sprawdzają, nie? Ogień po gotowności! Poczujcie. Kurde, ułamek. Mocne brzmienie! A niech. Ułamek sekundy za późno. Ale też ja też nie mogę stać za blisko, nie? Mogę stać na punkcie, bo ja bym od razu dostawał. I to jest. Jakby też uważam, że to jest. Że Zenyatta jest taki problematyczny, bo on ma. Zmieniono mu tą kulkę harmonii. On musi cały czas patrzeć na cel, teoretycznie, więc musi być dosyć blisko tego celu. No, dokładnie. Się podłożył. A nie ma w ogóle narzędzi, żeby przetrwać to. Nie ma żadnych narzędzi, żeby przetrwać to. Stanie blisko i to jest tak jakby, no, Blizzard znerfił go pod tym względem i nie dał mu nic w zamian. Muszę przyznać, że bardzo mi się podobał ten Zenyatta w poprzedniej formie, kiedy można było rzucić kulkę i nie patrzeć na sojusznika. Chociaż przez to ten sojusznik zyskiwał zdolność dodatkową i to czyniło go czasami bardzo, bardzo trudnym przeciwnikiem, no ale... Darnie cień wątpliwości. Dobrze. Rewiątko. Reinhardt. Wszystkie układy sprawy. Świetnie. Wracam do walki. Myśli, że jestem łatwym celem i ma trochę racji. Chyba ulta się odpalić. Trochę nierozsądnie tak blisko przeciwników. Chociaż lepiej może odpalać. Ja z tym żołnierzem dosyć długo noszę ulta. Ale prawda jest taka, że żołnierzem ciężko jest nabić ulta. Każdy strzał nabija, każdy trafiony strzał nabija 1%. Headshot chyba nabija 2%. Natomiast rakieta nabija 8%. No trochę to trwa na pewno. Wizjer taktyczny aktywowany. Ujawniła się twoja sława. Nie ukryję. Tym agresywny Zenyatta trochę wyszło na to. Tam bastiona wzięli. Przenoszę ładunek, do mnie! Stań się jednością z wszechświatem. Ale tu im dalej jestem od sojuszników, tym lepiej dla mnie, bo... Co za kupa złomu? Ładunek zbliża się do celu. Zająć pozycję wokół ładunku. Ruszamy. Poczujcie ukojenie. Zniszczenie to samo zniszczenie. Wszyscy jesteśmy emanacją. Jestem załatwiony. Niech cię ogarnie spokój. Żeby to miało więcej sensu, to ten Tjorbjorn musiałby się rozłożyć na... Ach, kurde, myślałem, że trafiłem na tą... Myślałem, że trafiłem na... wieżyczkę symetry i wystarczy uciec. Ładnie ta... Chyba zrobią to, co? Tam trzech padło. Znowu niepotrzebnie podszedłem, to jest ten problem, kurde, z Zenyattą, że... W pewnym momencie czuję, że robię damage i chcę podejść bliżej, żeby zrobić jeszcze więcej. Ale... Więc to jest... Zenyatta jest mocny pod względem tych obrażeń, ale jak się go tylko na chwilę sfokusuje, to on pada błyskawicznie. Chociaż jest mały i może skakać i ciężko go trafić. To ładnie tutaj zagrał.
No to co się mówi bardzo często, że wdowa, dobra wdowa robi grę. A nie ma jej tutaj. Dajmy temu Dangowi, bo chyba też z tego co widać nieźle grał. Dzięki za wsparcie. To, ludzie się szybko nauczą, że tutaj trzeba cały czas skakać.